Witajcie, kochani! Jest 8:40 prawie. Ja już po śniadaniu, Wojtek tam jeszcze męczy. Tak, jest poniedziałek, Wojtek jest w domu. Chodzimy tydzień w przedszkolu, tydzień w domu z katarem i kaszlem. Po prostu jest bombowo. Inaczej tego chyba nie mogę ująć. I zaczynamy kolejny tydzień naszego życia. Tak, Krystek ma bardzo ciężki tydzień w tym tygodniu w szkole, bo ma i kartkówki sprawdziane codziennie coś, więc naprawdę ma napięty tydzień. Patrząc na to, co w tym tygodniu się dzieje, obawiam się, że co? Że zbliżamy się do nauki zdalnej, tak? Że jednak to ogrzewanie, prąd idą w górę. Właśnie, jak tam wasze rachunki? Za prąd jeszcze nie wiem, bo jeszcze u nas pan nie chodził, więc tak naprawdę nie wiem, powinien już być, żeby spisać do końca września to, co mamy, żeby od października pobierał już po nowej stawce, tak? Bo co oni teraz ten powiedzą, policzą, jak mi policzą? Policzą mi całość po nowej stawce. Właśnie nie wiem, powinnam chyba zadzwonić do energetyki i się dowiedzieć, jak to jest. Przepraszam, mam chrypkę. Właśnie. Mam nadzieję, że mnie nic nie rozłoży, bo będzie słabo. Tamten tydzień miałam pierwszą zmianę. Zakończyłam pierwszą zmianę w ogóle w sobotę. Gdzieś mi się zapomniało, że w sobotę też mam do pracy na 6 rano. I niestety nie nastawiłam sobie budzika i poszłam do pracy na 7. Tak, przeprosiłam, tak, no gdzieś mi umknęło to, tak, byłam, nie wiem nawet, że nie nastawiałam budzika, w ogóle nie skojarzyłam, że tego dnia była sobota, że na drugi dzień jest sobota i że ja nie mam budzika nastawionego i po prostu jak wstałam, to jak wrzasnęłam z brzydkim słowem, to się i Wojtek obudził, i się mąż obudził, i Krystek się pytał, gdzie ja idę. Więc wesoło było, tak, tak. I na końcu stwierdziłam, że już nie mam co gonić, bo i tak będę dłużej siedziała, bo siedziałam wtedy do 15. Przez to, więc mówię, na spokojnie siadłam, wypiłam kawę i poszłam na 7 do pracy. Dzisiaj w poniedziałek mam na 14 do 22, a mąż ma w tym tygodniu pierwsze zmiany. My się tak wymieniamy, ale wiadomo, między naszymi wymianami jest, bo ja wychodzę po 13, mąż wraca po 14, ale chciałabym, żeby zrobił malutkie zakupy w Lidlu, więc pewnie przyjedzie koło 15, ja tam uprzedzę mamę, bo moja mama ma dzisiaj przyjść do Wojtka. Jutro prawdopodobnie mam wolne, ale jeszcze sprawdzę na grafiku dzisiaj, czy na pewno mam wolne. Czwartek za to mam na 9 do 17, więc... Więc przynajmniej się zobaczę z mężem, bo tak naprawdę mijamy się już troszeczkę. W sobotę się widzieliśmy i widzieliśmy się w niedzielę. Jutro się zobaczymy, bo mam ja wolne prawdopodobnie, a w środę mąż ma wolne. Właśnie słyszycie jak herka? Tak, zaraz muszę mu dać leki, jak dokończę śniadanie. Dać mu leki, dać mu inhalację i mam nadzieję, że damy radę w tym tygodniu, żeby on... Przepraszam, żeby on... Poszedł do szkoły w przyszłym tygodniu. I co? Coś jeszcze chciałam wam powiedzieć. A i w sobotę pracuję ja i pracuje mąż. Tak, bo raz w miesiącu mąż pracuje w sobotę. A udało mu się zamienić na sobotę, więc pracuje w tą sobotę i ja pracuję w tą sobotę, więc też będzie musiał ktoś przyjść do Wojtka. Mam w planach trochę powycierać kuchnię, bo wczoraj gotowałam, smażyłam kotlety, więc mam całą brudną, więc trochę poogarniam tutaj. I nastawię obiad. Na obiad dzisiaj robię pulpety w sosie pomidorowym. Mam jeszcze parę kotlecików i parę pierogów wyjętych, więc napiszę mężowi SMS-a, żeby mi tam małe zakupy zrobił. Rodzice mają mi kupić ziemniaki i później podrzucić. W sumie jako 13 mi podrzucą późno. No to najwyżej zjem z chlebem. Widzicie, jak mnie dusi. Mam nadzieję, że ja się nie rozchoruję, bo się załamię.
Dobra, muszę to posprzątać. Pranie się pierze. Muszę jeszcze trochę poprasować. I to sobie nagram. To będę miała jeden film taki. I może coś jeszcze nagram. Nie, chyba jutro nagram, tak? Nie wiem, czy dzisiaj ten puszczę. Pewnie nie puszczę, bo się pewnie nie obrobię. Najwyżej będziecie jakoś tak mieli miarę, powiedzmy, regularnie. Powiedzmy, miarę regularnie. Mam nadzieję, że to mi wyjdzie. Czy ja coś jeszcze mam do zrobienia dzisiaj? Jutro sobie głowę umyję. No dobra, to ja sobie będę tu wyciąć. Czy ja coś jeszcze muszę wam powiedzieć? Nie będę chyba nagrywała tak sprzątania, bo to takie naprawdę chciałam blaty powycierać, kuchenkę muszę powycierać, bo wygląda tragicznie. Mam rosół jeszcze. I tak myślę, że jak jutro bym miała wolne, to już bym sobie może pościel pozmieniała. Pościel pozmieniała i posprzątała, bo trochę widzę, podłogi są uświnione. W tamtym tygodniu mąż sprzątał i odkurzał, to wiem. Ja poprzecierałam łazienkę i z grubsza kuchnię posprzątałam. Więc mam nadzieję, że jutro będę miała taki wolny dzień. To sobie faktycznie poganiam. I jeszcze chciałam się zapisać do fryzjera. Na razie tylko pisałam z moją fryzjerką, z panią Anią. I co? I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu będę miała jakiś taki dzień, gdzie będę mogła się wydawać do tego fryzjera. Fajnie by było, jakby był już grafik na przyszły tydzień. Chociaż ja wiem, że powinnam mieć w przyszłym tygodniu pierwszą zmianę. Czekajcie. Tak, Wojtek się bawi. Tu. Coś widzę opornie, mój idzie śniadanie. W ogóle w tym tygodniu słabuje. A zwłaszcza przy tym katarze to już w ogóle słabuje. No ale coś musi zjeść, żebym ja mogła mu dać na spokojnie leki, nie na pusty żołądek. I jeszcze muszę napisać do chłopaka, który ma nam stawić futrynę, ponieważ u Krystka się drzwi nie zamykały, futryna jest krzywa i kupiliśmy już futrynę nową w Merlin. Kupiliśmy nową futrynę, tam kosztowała góra 180, a boki 300 coś. To wiecie, bo to taka składana, regulowana. I ma nam przyjść stawić. Jeszcze tam mówił, że kupi jakąś tam piankę, która szybko zasycha, coś tam, że od razu będzie można korzystać, bo no niestety jak będzie nauka zdalna, ja muszę, żeby Krystian miał możliwość się zamknięcia, bo tak jak Wojtek będzie w przedszkolu, okej, może być otwarty, ja nie, tak czy ja, czy mąż, nikt nie będzie hałasował. Ale jak już Wojtek będzie siedział w domu, niestety Krystian będzie musiał się zamykać, bo będzie mu przeszkadzał. I też jak są na głośno mówiącym włączone, to się nauczyciele denerwują, że ktoś tam przeszkadza. Tak, jakieś hałasy są. I właśnie, powiem wam jedno. Tak siostra... Wojtuś, bo mama nagrywa! Mama nagrywa! Możesz być troszkę ciszej? Bawi się w porze. Myślę, że Wojtek zostanie strażakiem. O nie, jedzie tutaj. Dobra, kazałam mu pojechać do dużego. Oczywiście o wszystko mu się obija. To jest normalnie mój agent. I co jeszcze miałam powiedzieć? Że siostra mi pisała, że przyszła podwyżka czynszu. Tak, mówię, ja nie wiem, bo nie zaglądałam, no ale wiadomo, zajrzałam i mówię do męża, mówię, widzisz, jak to dobrze, że udało mi się pójść do pracy, jaka by nie była, jest praca, ponieważ do końca września mieliśmy czynszu 800 zł na 4 osoby, 60 metrów kwadratowych, w tym momencie mamy 942 zł, po prostu moja radość jest. Mi się nawet płakać nie chciało, śmiałam się normalnie. Wiecie co, cena wody i cena ogrzewania u nas tak poszła drastycznie w górę, że to jest coś strasznego. Tańsze są, taniej jest w Warszawie.
czynsz mieszkaniowy, tak? Bo było nawet w internecie rozpisane. U nas cena za ogrzewanie metra sześciennego i cena wody ciepłej za metra sześciennego jest droższa niż w Warszawie. No. Cześć! A przyszłeś pokazać. Pokaż, to jest przedszkole publiczne. Dzień kropki, jesteś super, tak? To było dnia, na dnia kropki? Tak. Tak. Udało nam się być w przedszkolu. Tak. Tak, a teraz masz katar. Tak. Idziemy leki wziąć, tak? Tak. Tak. Ale tu jest leki? Tak, tak, Wojtuś się wczoraj bardzo zdenerwował, bo tak kaszlał, że powiedział, że nie chce umierać. Tak nam było przykro i cały czas i płakał i my tłumaczyliśmy, może nie będzie. Tak? Tak. Tak, bo ty jesteś super chłopak. Tak. Jesteś przedszkolakiem? Tak. Lubisz chodzić do przedszkola? Tak. A masz fajne panie w przedszkolu? Tak. I mam panule. Tak? I są fajne dzieci? Tak. Tak, mamy tam cyk Wojtusiu. Tak, i bawiłem. I bawiłeś się, tak. I jeszcze te auto szybkie bawiłem. I auto szybkie się bawiłeś, pewnie. Tak. No dobra, na razie. Kończymy. Musieliśmy przerwać, bo dzwonił dziadek, się pytał, czy tylko ziemniaki, czy coś jeszcze chcemy i ile tych ziemniaków chcemy, więc możemy się spodziewać, że niedługo dziadek przyjdzie z ziemniakami dla nas. To moje wiadomo. Żebyśmy mieli dzisiaj na obiad ziemniaczki, tak? Tak. Oj, tak. Teraz Wojtusiowi się tęskni, jak mama chodzi do pracy, tak? Bo za każdym razem, jak mama wraca, to jest takie tula. Tak, tulamy się, jak mama wraca z pracy? Tak, tulamy się. Tak. I tak miło jest. Mąż mówi, że on jak wraca, to tak, takiego przywitania nie dostaje. Tak, nie dostanę. Nie do... tak. No dobra. To na razie podkończymy. Pa! Pa! Witajcie, kochani, w kolejnym dniu. Wczoraj już zajęłam się... ogarnęłam do końca kuchni i zajęłam się gotowaniem. W międzyczasie wiadomo, podstawowe rzeczy. Tak, zaczęłam nagrywać, więc Wojtek musiał zacząć hałasować. Niestety. Tak. Musiałam go pogonić, bo wiecznie by ten siedział ze mną, nagrywał filmy. Odpaliłam komputer, więc jest niebieskie światło. Bo co ten monitor taki przechylony? Nie wiem. I co? I potem poszłam tak, poszłam do pracy. Może moje dziecko takie ma tu na biurku brud od jedzenia. Tak, nie powinnam tutaj siadać się patrzeć, co tu się dzieje. O, wystarczy. Dzisiaj faktycznie miałam wolne, sprawdzałam jeszcze raz, więc dzisiaj na spokojnie mogłam co nieco załatwić i posprzątać mieszkanie. Ale udało nam się pościel pozmieniać i również w Wisku kupiłam nowe poduszki dla nas, dla męża i dla mnie. Ale już wam nie pokażę, bo już je złożyłam. Przebrałam, tak? I już leżą na łóżku. Te połówki, nie takie wielkie jak Kestek ma, czyli 70 na 80, tylko to są chyba, nie wiem, 70 na 60? 40? 60? Właśnie nie wiem, jaki to nawet rozmiar był. Ale były na wyprzedaży, czy tam na promocji, z 90 na 35, więc spoko cena. Polskie firmy, jakieś tam polskie firmy. Tak przy okazji wam przekażę tą informację. No i dobra, i chyba tyle bym chciała wam zakończyć. Chciałabym puścić ten film wam dzisiaj. I mam w planach zaraz nagrać to, co tutaj mam. Bo to ta siatka już leży trochę długo. Więc czas najwyższy się tym zająć. A, jeszcze się pożalę jedną rzeczą. Wiecie, że gardło mnie boli. Wczoraj męża zaczęło boleć gardło, a mnie dzisiaj boli gardło. Za to mąż to ma wolne, więc prawdopodobnie będzie jedną robił rzecz na balkonie. Jak ją zrobi, to wam pokażę na następnym filmie. Oby nie padało. Bo jak będzie padać, to niestety tego nie zrobi. I
chyba tyle, kochani. Więc krótko na temat. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie komentarz po sobie, subskrypcje, lajki, żeby powiększyć zasięgi, żeby nas tu przybywało. Pamiętam, że mam zrobić rozdanie na 2000. Już postaram się w tym miesiącu... Czemu ten komputer zgas? Postaram się na tak w tym miesiącu już coś zakupić, bo no trochę powiedzmy, że czasu mi brakuje. I chyba tyle, co chciałam Wam powiedzieć, więc kochani, do zobaczenia, buziaczki, papa i chyba mi komputer zgasł. Nie ogarniam tego komputera ostatnio. No, zapalił się. Do zobaczenia, buziaczki, papa. Pa.